Ponad 30 lat temu Pogórze Izerskie dotknęła gigantyczna katastrofa ekologiczna. Kwaśne deszcze spowodowały, że niemal cały drzewostan obumarł. Wtedy ratunkiem było sadzenie świerków. Ostatnie 8 lat suszy spowodowało, że świerki w Górach Izerskich ponownie obumierały. Gatunki liściaste, takie jak dąb, takie jak buk, one sobie lepiej radzą i my tutaj staramy się właśnie te drzewostany świerkowe przebudowywać, wprowadzać takie gatunki, które w tych niekorzystnych warunkach atmosferycznych sobie poradzą. Wyciągamy ziemię, druga osoba wkłada sadzonkę, można podebrać jeszcze, bo są duże korzenie. Sadzonki buka oraz dębu zostały posadzone w miejscu, gdzie wycięto suche świerki. W ten sposób leśnicy przebudowują drzewostan na Pogórzu Izerskim. To, że dzisiaj sadzimy takie małe drzewka, to one tak naprawdę za 100 lat dopiero będą dorosłym drzewostanem i z tego drzewostanu będziemy mogli korzystać. Akcja sadzenia drzew w powiecie lwóweckim to już coroczna tradycja. Każdy mieszkaniec może wziąć w niej udział. Sadzimy, a później korzystamy. Możemy przenocować, możemy biwak zrobić, zbiórkę. No, korzystamy dowoli ile chcemy i kiedy chcemy tak naprawdę. Przyda się. Zwłaszcza, że drzewa też filtrują te dwutlenek węgla, przerabiają na tlen. Ten las, który tak łatwo wycinamy, niszczymy, czasem nie zastanawiamy się zupełnie nad tym lasem, który nas otacza, jak ciężko potem przywrócić go do stanu takiego pełnej dorosłości drzewa. Kilkadziesiąt lat, ciężka praca przy sadzeniu. Dzisiaj właśnie to robimy. Świetna zabawa, ale też piękna lekcja w naturze. Nadleśnictwo Lwówek Śląski co roku odnawia blisko 60 hektarów lasu.